3 lata temu Zamość utworzył podstrefę ekonomiczną Mielecką. Jest to teren, który przeznaczyliśmy pod inwestycje infrastruktura drogowa, którą robiliśmy współfinansując ze środków zewnętrznych. Zamość ponad 400 milionów ściągnął funduszy zewnętrznych. Lokuje nas w jednych z czołowych miejsc, jeżeli się weźmie na mieszkańca. Zamość ze swoimi atrakcjami, które ma z miastem, które jest zabytkiem wpisane na listę UNESCO, ma znakomitą infrastrukturę turystyczną. Oprócz samego Zamościa, to jeszcze w okolicach, wszystko stwarza pewne warunki, które mogą zainteresować około biznesowe. Bo Zamość, który jest w sercu Roztocza, to stwarzamy też przestrzeń dla życia kulturalnego. Jest orkiestra, jest muzeum, jest zoo, które przyciąga turystów. Kończymy ogromny projekt Muzeum Pomnik Historii, a jednocześnie rozbudowa Muzeum Arsenał. To są dwa projekty, które ponad 100 milionów wartość tego przedsięwzięcia. Myślę, że w dalszym ciągu będziemy atrakcyjni. Mając blisko do granicy wschodniej, jest to pewien atut, który może przyciągnąć kogoś, kto chciałby inwestować.